Witam was wszystkich, tutaj Hudson Mabry, jeszcze znany, chociaż z drugiego profilu jak najbardziej znany. Jest to nowy kanał, w którym będę prezentował komentarze do gry Modern Warfare, dokładnie Call of Duty Modern Warfare 3. Na pierwszy komentarz idzie jeden z lepszych meczów, który zrobiłem, a mianowicie w łapie PP90M1, o ile się nie mylę, tak się ta broń nazywa. Wiem, że jest zajebista w gromieniu. Dodatkową bronią jest tempe, które ja przynajmniej nazywam tempe. Wiem, że tutaj się inaczej to nazywa, ale jednak z Modern Warfare bardziej mi pasował tempe. Jako tutaj, jak widzicie, tutaj mamy do przywoływania tak zwanego. Na numerze pierwszym Telepathage, czyli taki zrzut. Na drugim Predio, zawsze dobry i zawsze kochany. I na kolejnym nalot śmigłowca. Cześć wszyscy, z tej strony Hudson Maverick. Miało być, miało się stać, stało się. Oglądajcie. Co się właśnie teraz stało, gdzie Mirra z nieba spadła. Ja, osoba, która nigdy by nie miała streaku 17, praktycznie na zero, dostaję ospreja w swojej łapy. Ze zrzutu powietrznego. Ja o tej godzinie byłem najszczęśliwszym człowiekiem chyba na ziemi. Dostałem tego jebanego ospreja. Naprawdę ludzie... To było piękne. Oczywiście ten osprej tak się zachowuje, no jak widzicie... Tak ciekawie. Źle zrzuciłem te pakiety, powiem wam. Źle, bo naprawdę źle zrzuciłem. Ale muszę wam powiedzieć szczerze, że to było pierwsze wezwanie mojego ospreja. Tu jak widzicie, szyb, czyli zestrzelić to gówno. No, nie dziwię się, no nie dziwię się, bo jednak starałem się jak najbardziej to ogarniać. Później parę razy zginąłem i gdyby nie to, gdyby nie ten ospray, to ten komentarz by nawet się na YouTube nie znalazł. Tak, ta akcja będzie się działa na moim magicznym łóżku, na którym dzieje się wiele magicznych rzeczy. To już rzadko śpię, ale dobrze. Czekajcie. Głowę dostajesz, chłopie. Skurwysy. Oj, man. Kręgosłup kolejny poprawiony. O nie! Nie, 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 kurwa, fuj, nie, w dupę. I garotka. I tutaj mam taką ciekawostkę. Czy on wam nie przypomina Romana Polańskiego? Powiedzcie mi. To jest czysty Roman Polański. Jeżeli nie, no to... Ludzie, no zobaczcie, coś to jest Roman. To jest Romek, który dziwnie sobie... No, opa Gangnam Style, No i zobaczmy, poczekajcie, tutaj będzie teraz... Pyk. 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 I teraz co, patrzmy. O, ale brzydka tekstura, a zobaczmy tam. Wow, jak to zajebiście wygląda. No i to mi się w tej grze podoba. Proszę pani. Patrzcie, jakie to fajne. No, chodź tu! Zaraz zobaczycie, co się z nim stanie. Pójdzie pokąpać się, wiecie? Spoko. Naprawdę nic mu nie będzie. Zupełnie nic mu się nie stanie. Ale żeby jednak nasza seria miała ten sens, miała byt i w ogóle... O, wow. Żeby się nam dobrze grało, to niestety, ale musimy go poświęcić. A, płonę! Fuck! Gdzie jest pierdolony mały gruz? On
poświęciłem królika! Okej, witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hudson Maverick. Dzisiaj jesteśmy na mapce Wright, która, z tego co wyczytałem, mieści się na jakichś hollywoodzkich wzgórzach. Tylko w łapie TTW-57. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest Black Ops, wiadomo. Tutaj muszą być jakieś inne dupy nazwy. Jeżeli chodzi o Kill Streaky, to mam łowcę, mam Care Package i mam ten fajny bombowiec. I dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, o minusach. Nie tylko o minusach, bo też parę innych rzeczy się wtrąci, ale głównie o minusach. Podobno najgorszą broń w Call of Duty, czyli PM9. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ponieważ jest ona jedną z fajniejszych broni, jakie dano mi po prostu wykorzystać. Zobaczycie zresztą to tutaj. Zobaczycie, mogę to nazwać dla mnie osobiście. To, co zrobiłem, było czymś wielkim. I po prostu trema i to wszystko mnie zjadło, ale zobaczycie to. Powiększonych magazynków. Mam całego specjalistę, widzę camper, nie idę. Mogłem do niego strzelać z UMP, ale to jest... To już jest ten moment, to już są te myśli. Mam tą broń i co teraz robić, nie? Tu go zabiłem, egzekut... Nie, to tu już chyba 14. Chociaż nie wiem, no nie mogę sprawdzić, przepraszam was, ale tutaj nie da się sprawdzić wyników. Chujowo. I to już właśnie był ten moment, w którym nie myślałem głową, tylko myślałem Moabem. Tu jest 14-0, no stówek. Bo zauważcie, jak ja tutaj ich jadę. No po prostu jak warzywka. Spokojnie bym to wbił. Albo tu jest... Dobra. Jak będzie 14... Jak będzie ta akcja, to wam powiem. Patrzcie, widzicie? Na mapie jest dwóch kolesi tutaj. Jednego zabiłem, elegancko, i drugi. Patrzcie na to, co zrobiłem. Widzieliście? Co zrobiłem? Tak w ogóle to... No widzicie. Gdybym ja wyciągnął UMP, to było 15-0. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak 11 lipca pewien młody Polak wybrał się na koncert Guns N' Roses do Rybnika i jak wszystko wyglądało. Przyjechałem sobie na godzinę 8, nie, poczekajcie, byłem o 20, tak, byłem o 20 i babka na tym, na parkingu powiedziała, że przełożono koncert na 22. No dobra, pochodziłem sobie tam, pooglądałem, wbiłem sobie do Carrefoura, kupiłem sobie długopisy, bo kto wie, może jakiś autograf czy coś. Długopisy kosztowały 5 zł, to takie, wiecie, takie zajebiste, takie big, takie... Na sam początek witam wszelakich fanów, wielbicieli oraz zwolenników żywych trupów. Seria ta już kiedyś miała swoje miejsce na YouTube, jednak było to już dawno i mało kto o tym pamięta, chociaż są niektórzy. Ja natomiast powracam do tego cyklu, gdyż pamiętam, że muzyka cieszyła się nawet niezłą popularnością. Wielu z was, wielu fanów zombie chciało po prostu usłyszeć, co mniej więcej znawcą. Mogę powiedzieć, że jestem znawcą tak naprawdę, jeżeli chodzi o zombie. Tak samo, jeżeli chodzi o duchy. Więc także musicie pewnie pytać, też dobrze jak seryjnie. W boku. Witam wszystkich, z tej strony Hudson Maverick i dzisiaj wraz z... Katem! Nagrywamy Spec Ops Call of Duty Modern Warfare 2. I pierwsza misja to jest piekieł. Nice. Cześć ludziki, dalej gramy z Hudsonem w MW2. Mapka Wasteland. Dominacja. Dominacja. Aha, bo to nie... Myślałem, że gramy w deathmatcha. No ale w dominacji też będzie wesoło. To jest pewnie jakiś Predatora, wiesz, ale... No, to się tak wydaje, że wbijesz, a tu wychodzi już co innego. Masz? No. Wspaniaku jeden. No proszę, ja ciebie, tyle lat. Patrz, i dwóch leci. I pyjst! I mam Harriera, jest! Aaaa! Ściągnął mnie z noża. Dobra, na B leci Harrier. O. A na C leci koleś. Ej, mieliśmy wszyscy naraz mówić. Dobra, ejo. Jest tak rozpierdziel. Cześć, moje mini tukat. No, cześć. I Dymo. No i gramy... Gramy przy... Mów, co jest takie. Umady. Jedziemy wiadomo co. Dobry. Będziemy... W większości trafiliśmy właśnie do...
do jednej drużyny. Witam was wszystkich z tej strony, Hudson, dzisiaj ze mną. Mario Nizer, witam was wszystkich serdecznie. I Szerka, witam. Play him with game. A co by tam chodzi, Ola? Pedale? Mhm. Jak nas tutaj zrobią na Juska. No, zabijcie, jak zrobią na Juska. Zdałem, to macie. Podpalenie! Oh yeah. Albo widzicie, albo nie, ale ja gram civil. Witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hudson, dzisiaj wraz ze mną. Dzisiaj wraz ze mną jestem ja. Jesteście gotowi na WrestleMania 29, bo ja nie. Panu też nie jest gotowy. Panu też nie jest gotowy, no i niestety... Przerwa techniczna, no nie, no... Taka historia z życia, ludzie. Taka historia z życia. Wczoraj nagrywaliśmy, było fajnie. Mi się nagrało 10 minut, niestety. Z naszych 40 minut, czy tam więcej gadania. Musieliśmy to dzisiaj nagrywać jeszcze raz, oczywiście. Każdy mi się posypał, nie? No bo przecież... Czemu nie? Miliony w śmieciu. Idź w śmieciu. No i teraz ściana, to jest jedna też z fajniejszych. Wiesz co, pierwszy z tego małego. Tak, ten mały będzie nam... Skryj się gdzieś tam. Chociaż ja mogę w niego strzelać tam. O kurde! O kurwa! To nie było mądre. To byłeś ty? Wszedłem, oglądałem sobie widoczki sprawne. No, ja wyszedłem też, żeby mój pocisk w niego nie trafił. Bo on jakimś cudem ma jakąś, wiesz, tarczę. Oczywiście nasz team jest ten pro team, nie? Kurde, ja muszę wziąć ten tłumik z tego kacza. Pizdu, jebać, gramy. Witam wszystkich z tej strony, Hudson Maverick. W Team Fortress 2. Dzisiaj ze mną gra Naryna Ider. Witam wszystkich serdecznie. I tak, możemy to nazwać odcinkiem powrotu do czegoś, co wiele się. Nie no, co ludzie po prostu lubili, no miejmy nadzieję, że będzie to bardzo dalej wypowiedzieć. Będą narzekać przy wiecie. Gdzie jesteś? Ja jestem niedaleko. Ja jestem za jakimś Zaronem. Aha. Boże, Grom gra w Realm of the Mad God. Ja pierdolę. Ty zajebista gra, no co ty chcesz? Wiem. Dobra, ale nie pijaj do punktu. No ale dlaczego? Dobra. Oj, wiesz, że to idzie na YouTube. Taki drop. Oj, ja to dano publiczny, nie? Ja no nie mam. Witam was wszystkich z tej strony, Hudson Maverick, Greslander, wraz ze mną. Dario Nizer, witam was serdecznie i ja także to nagrywam. Który właśnie siedzi u siebie w swoim potulnym domku i chciał się zesrać. Dokładnie, i mogę przybliżać! Ja też. A właśnie, no. Więc, no dzięki ludzie. Jest mi miło gościć was ogólnie w grach i w tym, co robię. Dzięki za tyle subskrypcji, za to, że nie narzekacie na nic. Jest fajnie. Więc ja się z wami żegnam. Narka.